ostatnim odcinku odwiedziliśmy jedną z 12 wysp, na której żyją słonie i żyrafy. Dzisiaj zapuścimy się nieco dalej, na lodową wyspę, na której żyją... A zresztą, co ja wam będę gadał? Oglądajcie film do samego końca, stawcie łapeczkę w górę, a wszystkiego się dowiecie. Witam was, moi kochani, w drugim odcinku z Skyblocka z Szakiem. Siema, Szaku. Siemanko, witam. I moi kochani, dzisiejsza wyprawa będzie mega mocna. Udamy się na lodową wyspę. O, Szaku już zajada. No, zgodę. I wykonamy sobie kilka zadań. Sprawdźmy sobie książkę, co możemy tutaj stworzyć. Na przykład jakąś nową rzecz. Drabinka jakaś nam niepotrzebna, jakiś dzbanek też niepotrzebny. To też nie, baryłka. Ja bym dzisiaj zbudował stary ze złota samolot. Tylko skąd złoto ogarnąć? To jest ciekawe. Na lodowej wyspie go nie będzie raczej, stary. Albo samolot żelazny, tylko że nie mamy białej szyby. Resztę byśmy mieli, bo wiemy już, gdzie ogarnąć żelazo. Możemy tu zrobić jakiś sobie jeszcze tutaj stół, krzesło i jakiś potion of stulk. Aha, wszystkie efekty usuwa. Fajne, fajne. Ale my nie potrzebujemy tego. Wiesz, co za to potrzebujemy? No. Potrzebujemy, stary, odświeżyć tutaj klimacik. I uwaga, moi drodzy. Ej, bo tu drzewa nam wyrosły. Ja chciałem tak fajnie zrobić. Taką strefkę zróbmy gdzieś chillu. Wetnij te drzewo. Chillu? Patrz. Pyk i palemka. Pyk i palemka, zobacz. Nie, no tragedia, no w ogóle... Nie, no nawet pasuje do tego drzewa. Co ci nie pasuje? Wytnij to drzewo. Nie, no... Te drzewo musi stąd zrobić wypad. Tutaj, dobra, stary, będzie palma, to są wakacje. Wakacje tutaj, moi drodzy. Czujemy, czujemy smak wakacji. Dobra, wszystkie ci wycinam. No i dobra, i tak będzie. 5 palem udało nam się przyciągnąć z wyprawy. Stary, udało nam się jeszcze przyciągnąć jedną rzecz. Coś takiego. Bum! Co jest? Statuetka! Czego to jest statuetka? Małp, to jest goryl, stary. Goryl? Czy pies jakiś? Albo jakiś pies chiński? Chiński goryl, niech będzie. Dobra, mam też kokosy, kokosa można zjeść? Czekaj. Chyba można. Tak, normalnie kokosa zajadamy, ale fajne. Dobra, gdzie są surowce? W którym są surowce, stary? Nie wiem, stary, ale zrobię item z żelaza, no niestety musiałem to zrobić. Pyk, pyk, pyk. Diamenty, dobra. Ja zaczynam, przyjacielu, tworzyć diamentowe rzeczy. No dobra. Diamentowy miecz chyba, nie? Chcesz też? Nie, ja sobie zrobiłem żelazny, wiesz, więc nie trzeba, szkoda diamentów. Dobra, to zrobię może tylko kilof diamentowy tak naprawdę, bo żelazny miecz mam. No na razie zostawię sobie te diamenty na później. Szmaragdy mamy. Nie wiem, czy te szmaragdy brać. Wezmę ze sobą, bo można nimi handlować z NPC, nie? A może pani po prostu wrócimy, stary, bo jak zginiesz ze szmaragdami, to będzie lipa. No dobra. Weź się zostaw, też ja po nie wrócę. Też żeś namówił, też żeś namówił. Lecimy! Moi drodzy, czas poczuć smak przy... poczekaj. Płytki mamy, że tam się dobudować? No właśnie, tak wylatujesz do przodu, a płytek nie ma. Czekaj, jest ta mączka kostna, to trzeba przyspieszyć trochę chyba produkcję tych drzew, co? No można, mógłbyś, kurde, to zrobić. Dobra, ja robię płytki, zobacz, ile będziemy mieli. Dobra, drzewo, czemu ty nie chcesz rosnąć? Rośniesz? Wyrosło. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, dobra, jestem. Okej, urosło. Da radę tu. Urosło. Klasa. Stary, ale będzie dżungla. Normalnie tajga. Okej, kolejne drzewo. Jest dobrze. Co to jest za sezonka? Akacja. Niech będzie. Pani akacjo, pani rośnie? Rośnie. I to jak... burza. Tu nie urośnie. Klasa. Dobra, mamy tego troszeczkę już drewienka. Trzeba tylko to ściąć, ale to ewentualnie później. Pochodnie wezmę tylko 25, więcej mi nie trzeba. Bo jeszcze padnę i będzie przypał. Deski do budowania, trzymaj. Daj. Pyk, pyk. Krowy nakarmiłeś? Stary, to ty to wyhodowałeś, więc ty to karm. Nie ma tak. To potem, to potem. Bądźcie grzeczne, bo i tak się już nie mieścicie w tej zagrodzie. Nie, no to trzeba trochę ukrócić, tutaj za dużo owiec jest. Dobra, pyk. Lecimy, Szaku. Go! Ahoj, przygodo! Zobaczmy, jaka jest pogoda. No. Słonecznie. Nie będzie padać, więc jest git. Noc będzie bardzo późno. Więc mamy czas, żeby tutaj wszystko zeksplorować. Pogodynka roku. Tak jest. Oby tylko stary starczy od tych desek, proszę, proszę. Lecimy teraz na lodową wyspę, nie? Po lodowy miecz. Jeżeli się tak, uda, tak, oczywiście tak, tak, go zrobić. Mam nadzieję, że to jest na tej wyspie, a nie na tej wyspie lodowej, która jest po prawym dolnym rogu. Widzisz to? Jeszcze ale jest druga. Stary, tak będzie na 100%. Dam sobie rękę uciąć, że tak będzie. Jest szansa. Dobra, już dobiegamy do tej wyspy kości słoniowej i u ale niej... Ale chyba z tego mostu buduj, stary. Będzie łatwiej. Tak robimy? No tak, no bo teraz masz prostą. Dobra, dobra, masz rację, no. Tamta wyspa też jest fajna, bo tam jest jakiś stary domek, widzisz to? No, tam jest stary wyspa Baba Jagi. O, 100%. Tam mogą być same wiedźmy, no, też prawda. Dobra, tutaj zbudujemy sobie takie skrzyżowanie ładne. Ale lecisz, ładnie, ładnie. Mam nadzieję, że płytek nam starczy. A co, jakbym ci teraz tak zrzucił? O nie, plecak zostawiłem! Gdzie zostawiłeś plecak? Tam? Nie, mam, za sobą. Aha, pamiętaj, że jak shifta klikasz, no, to ci może spaść, nie, ten plecak. Wiem. No dawaj, już niedaleko, już jesteśmy prawie. Dobra, już widzę na dole wyspę, więc jesteśmy blisko, stary, 15 płytek. Ale to jeszcze nie ta wyspa, to jeszcze kawałek trzeba. Tak. Zaraz się odwrócę, tylko poczekaj, dokończę budować już. Hop, hop, hop.
No. Okej, fajnie to wygląda, dawaj płytki. Cóż, nie masz? Czekaj, mam, przepraszam, mam. Nie widziałem. Ej, już się noc robi, przed chwilą powiedziałem, że będzie dzień. No dawaj szybciej, no bo ty budujesz ty cały dzień i tak się to zawsze kończy. Cały dzień, widzowie, budowałem most na tą wyspę. XD. Ej, to są króliczki, to jest spawner królików. Faktycznie na dole jest spawner królików. Czy one przypadkiem nie będą jakieś złowrogie? Mają czerwone oczy, więc jest szansa. Co tu się dzieje? Trzeba wejść jakoś. O, lód! O nie, stare szkielety tutaj są zimowe. Nie, nie idziemy, chodźmy się przespać. Stary pajle jest znobiaków. Gdzie idziemy się przespać? No, z powrotem do domu, do łóżka. Czas poczuć smak przygody, szaku! Nie, ty jesteś niepoważny. Zginiemy, ja już to wiem. Wow! A, ty masz tutaj jeszcze tą, tak? Nie, już strzela szkielet do mnie, nie podejdę. Dostałem! Stary smok! Smok tu jest! Co on tu robi? Czekaj. Światło. Faktycznie, spójrzcie na to, tu jest lodowy smok normalnie! Nie uderzaj go nawet, stary. Nawet go nie uderzaj. A czemu nie? Mam łuk, strzela do niego z daleka. Masz łuk? No mam łuk, zrobiłem. Naprawdę chcesz zaryzykować? Chyba tak. Spróbujmy, sprawdźmy to. Ale fajny. Drugi! Nie atakuję, przepraszam. Jaki spawner zająców? To jest spawner smoków w głąbie. Dobra, ale nigdy nie pomyliłeś zająca z smokiem? Czekaj, ja chcę na niego wejść. Nie mogę wejść. Stary, a weź go nakarm, daj mu nasionka czy coś. Chleba! Smoki jedzą chleb? Nie, chleba. Ale wiksa. Dobra, stary, faktycznie chyba czas wrócić się na chatę, przespać i wracamy, co? No, ja bym tak chciał, no bez sensu jest tu w nocy siedzieć, za dużo jest zombiaków. To wracamy. Let's go! Later. Dobranoc, szaku! Czekam! I lecimy od razu złapać smoka. Co mogą mieć smoki? Surowa wołowina, 20 sztuk wezmę. Nie wiem, czy tyle się przyda, ale niech będzie. Bo raczej arbuzów nie jedzą, nie? Nie, też wziąłem jakieś surowe mięsko. Lecimy. Stary, jak będziemy mogli latać na smokach, to nie wytrzymam. Nie ma opcji, na pewno nie. Jak będziemy mogli latać na smokach i one na przykład nie będą się męczyły, to my te wyspy mega szybko wszystkie przeeksplorujemy. Zarąbiście. Dobra, stary, ale skąd wiesz, że w ogóle da się je oswoić? A co innego? A może będzie tak, stary, że go nakarmisz i on cię zaatakuje? Też tak może być. Może być, że odgryzie ci rękę. Na przykład. To już jest, stary, wszystko pisane w ryzyko. To nie ryzykuje, to na smoku nie lata. Tak jest. Ciekawe, czy można oswoić słonia i na słoniu jeździć. To by było śmieszne. Pewno się da. Tak, słonia da się oswoić, a smoka nie, tak? No bo słoń jest przyjaźniejszy i słoń istnieje, a smoki nie istnieją. Dobra, niech będzie. To jest złudzenie. Okej. Zleciał na dół, nie! Idę, hop. Chodź, masz jedzonko. Ty, nakarmiłem go. Serduszka! Jesz? Jeszcze? O! Jestem! Ja latam, stary, na smoku! Niemożliwe. Nie. Ale zarąbiste! Nie mam pytań! Dobra, widzowie, łapka w górę dla tego smoka i napiszcie w komentarzu, jakbyście go nazwali. A ty co, nie masz, leszczu? No nie, bo on spadł. Bez sensu. O, kolejny jest, dawaj! Gdzie? Wow. Gdzie? Z różową głową. To będzie twój z różową głową. Dobra, biorę go. Ja swojego smoka nazwę Lulek! Lulek do niego pasuje! Nie ma opcji! Jest NPC! Jest stary lód! Jest lód do kupienia za szmaragd, chomper i flying plant? Co to jest chomper? Chcecie kupić, zobaczyć. Dobra, i tak nie mamy szmaragdów. Wchodzimy do środka w poszukiwaniu szmaragdów, byku! Weź skop, gdzie trochę kamienia do domku, bo kamień się przyda też, nie? Pyk. No i teraz zaczynamy! Przygodę, tak jest. Górniczą. Stary, to my, mi się wydaje, że na odcinku będziemy w stanie eksplorować po 3-4 wyspy nawet, jeżeli dobrze pójdzie. No, po 4 to może nie, ale po 3 na spokojnie. O, skrzynia! Co masz? Szmaragdy! Jest! Znalazłem! Znalazłem skrzynię ze szmaragdami. Mi się wydaje, że chyba szmaragdy są jakby najdrogocenniejsze na danej wyspie. Co myślisz? Tak, to jest serce wyspy. Na 100%. Pofarmimy trochę kamienia. Się przyda. O, kolejną skrzynię widzę. Widzę skrzynkę. No nie, no ja mam nasiona, ty masz szmaragdy, jakieś głupie nasiona. Ja wskakuję na mojego smoka. Lulek! Tu jesteś. Łapas! Byku! Mój smok bije normalnie zombiaka, jak mnie zaatakował. O, nie wierzę ciekawe. W to. Czyli smoki są naszymi jeszcze obrońcami. Tutaj mamy jeszcze jakąś wyspę taką, wow, dżunglową, ale do dżunglowej później pójdziemy. Polećmy może na początku na tamtą wyspę z tamtą chatką, bo mnie bardzo to interesuje. Co ty na to? Na tą Baba Jagę? Ta, dawaj, ja już lecę, jestem koło kości słoniowej. Chyba że wylądujemy jeszcze na kości słoniowej i weźmiemy sobie
od NPC kupimy coś. Dobra, można tak zrobić. My potrzebowaliśmy coś na samolot, ja bym ten samolot też zbudował, byku. Ej, na pewno węgiel weź, stary, musi być węgiel u nas w domu. Mamy trochę już tam, 16 sztuk, ale wezmę jeszcze. To weź, no 16 sztuk dla kogo? Dla kogo jest 16 sztuk? 32 wziąłem węgla, poczekaj, sprawdzę teraz w książce, co my tutaj mamy. Dobra, ja kości skopię w tym czasie, się przydadzą na mączkę. Potrzebujemy tak, 2 bloki złota i 3 sztabki, a i biała szyba. Kurczę, skąd białą szybę wziąć? Dwa bloki złota, a ty się przejmujesz białą szybą? No. Ja pierdzielę, stary, my złota nie mamy przecież, ani NPC-ta od złota. Tu jest złoto, można kupić przecież. Aha, myślałem, że złota tam nie ma, no dobra. Weź mi daj crafting, musimy na każdej wyspie mieć crafting swój, nie? Przy NPC. Masz deski jakieś? Bo znowu nie wziąłem. Nakopałem przed chwilą. Weź tutaj koło NPC-ta postaw crafting. Trzymaj. Dobra, dziena. Jeden blok złota, drugi blok złota. Okej, mamy 2 bloki złota i 3 tego, dobra. 2 bloki złota, 2 deski i szyba. Szyba z piachu, tak? Szyba z piasku jest. No dobra, ale szyba szybą, a barwnik? Skąd się bierze biały barwnik? Czekaj, chyba wiem. Jasno-szary barwnik. Nie, z kwiatków. Dobra, biorę go, mam barwnik jasno-szary. On chyba będzie jako git. Jasno-szary? No dobra, sprawdźmy. Tylko, że trzeba szybę ogarnąć najpierw. A, nie mamy szyby? Dobra, no to trudno. Stary, nie, czekaj, robimy. Jest piasek przecież tutaj. Ja piecyk stworzyłem. Okay. To jest trochę inny. Nie wiem, czy on się przepali. Mam nadzieję, że tak. Dobra. Daję piecyk, a ty weź włóż do piecyka węgiel. Mam w piecyku węgiel, to dobra. Jest, pali się, będzie szyba. Zobaczmy, czy to będzie ta szyba. Please, proszę, ja się znam. Dawaj szybkę. Dobra, bo to jest szkło, ja zaraz zrobię szybę z tego. A czy nie, taki właśnie blok szkła potrzebujemy biały. Białe, aha, barwione szkło, biały barwnik potrzebujemy. I potrzebujemy 2, 4, 6, 8 szyb. Dobra, to nakopię. A przypadkiem białego barwnika nie robi się z mączki kostnej, gościu? Czy no tak, można tylko... Tak się robi, dobra. A dobra, jest, no. Cyk, masz te szkło? No, się przetapia. Jak wyzara mamy samolot, gościu! Ale on stary będzie czoło pewnie paliwa, którego mieć nie będziemy, także się nie ciesz. To nie będzie tak łatwo, 100%. Pyk, cyk. Cyk, przerabiamy szkło, klasa i jest możliwość stworzenia samolotu. Jest i samolot! Small plane, let's go! Coś pięknego. A na to. Jest samolot! Jak ja lecę, gościu! Tylko się nie rozbij, stary, bo zginiesz. Ja mam nadzieję, że się nie rozbije. Ale powiem wam szczerze, ten samolot ma bardzo mało życia. Ej, mega mocne. Ale i tak smoki są lepsze. Jak się ląduje? Tak, okej. Okay. Ja bym ten samolot, wiesz co, i tak zostawił tutaj na razie. Chyba, że mogę wziąć do plecaka. No dobra, samolot jest fajny, ale... Ale? Ale smok lepszy! No właśnie. Lecimy, stary, dalej. Na kolejną wyspę. Dobra, lecę. Nie no, stary, to jest szybka podróż, to się szanuje. Stary, ja sobie teraz się wzbiję w górę i sprawdzimy, co tutaj się dzieje. Mega fajna wyspa, jest jakiś domek. To jest jakiś domek Baba Jagi lub coś, ja tak bym to nazwał, wiesz? Bo tak to wygląda. Są bagna, jest wszystko. Lądujesz już? Tak, dobra. Ląduję. To ja wyląduję tu gdzieś z tyłu, na bagnach, zobaczymy. Wow! Nie gadaj, to jest rosiczka. Co to jest za roślina? Stary, mam roślinę, która zjada muchy. Gryzie! No. Tak, ej, zabiłem ją. Ja jest też. Ugryzłam je. Ale jaja, widzowie. Ej, ile skrzynek! 3 skrzynki! Jest dużo jabłek w skrzynkach. I dobra, zbieraj jabłuszka. Jedzonko, dobra. Jest jakaś stara książka w ogóle. Tobie dam. Książka chyba jest jedna i ta sama na każdej wyspie, z tego co się orientuję. Okej, dobra. Dobra, wchodzę na górę, zobaczę, czy nie ma tu przypadkiem jakiejś takiej fajnej skrzynki, której będą szmaragdy. Ale jest kolejny posąg, ja będę zabierał wszystkie posągi z tych wysp. A ty ten sam w ogóle chyba, nie? Co na tej słoniowej? Ta, lipa. Dobra. A dobra, nam się drugi przyda. Biorę. Jest jakaś skrzynia tutaj. O co tu chodzi? Znowu jest noc. Pięknie. Stary, jest ten, jest, jak on ma? Ma NPC. Idę. Uwaga, co on ma? Nie, on ma mikstury jakieś głupie. Serio? Bez sensu. Tak, gdzie on jest? Gdzie on jest? Tutaj, NPC? Tu. Siema, Ryu. Aha, mikstura siły za emeraldy. Co jest jeszcze? Ognioodporność? Nie, słabo, nic nie bierz, stary, nic nie bierz. To jest wszystko słabe. Szkoda szmaragdów, lepiej diamenty kupić. Ej, w których skrzynkach w ogóle coś jest, nie? Tak. Ja wziąłem jakiś test, stokrotki, przydadzą się. Ja biorę wszystko, całe jedzenie. Dobra, mamy to. Okej! Co mogę rzec, moi kochani? Bardzo słaba ta wyspa. Ej, stary, obok niego jest jeszcze skrzynka, ty otwierałeś ją? Nie. Nie, no stary. I w tej skrzynce, patrz co jest, chodź tu. Wow! Statyw alchemiczny, butelka z wodą. Dobra. Zaklęta butelka. Okej. Coś czarowałem kiedyś, więc będę coś nieco pamiętał. No dobra, jak coś czarowałeś, to nam się to przyda. To co, lecimy na chatę odstawić itemy i kładziemy się spać? Można, no.
No i to mi się podoba, moi kochani, zostawcie łapeczkę w górę dla Lulka, jak jeszcze tego nie zrobiliście. Bo Lulek jest niesamowitym smokiem. Ja już jestem jak coś w wyrku. Pyk. Dobra, ja lecę. Siu. Elko, dzień dobry, kogo witam, kogo goszczę. No i witam pana w kolejnym dniu. Dzień dobry, trzeba itemy odłożyć, ja mam dużo itemów. Posąg kolejny do kolekcji, pyk. Ale mamy bramę. Pyk, 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 pyk. Możemy dać, o, tak o nawet, pod skosem. Teraz to jest Wiksa. Itemki, dobra, itemki, itemki, odłożyć. Faktycznie tutaj możemy podkładać troszeczkę rzeczy alchemii, pierdół. To mogę odłożyć, to też, 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 też. Surowce podkładam, płytki też, bo już nam się płytki w ogóle nie przydadzą, ha! Ej, tego nie wiesz! Szybę zostawiamy, samolot został tam na wyspie. Co ja potrzebuję? Ej, proszę odejść, panie smoku, bo nie mam miejsca na ciebie tutaj. Wezmę sobie trochę desek z 30. Emeraldy biorę i ja normalnie lecę, stary, robić full diamentową zbroję. Nie no, jak full diamentową, halo? Czemu nie? No a daj mi coś diamentowego chociaż, to, a ty dawaj, sobie lecimy. Robisz. Na twoim smoku teraz lecę jak coś, nie? Aha. Nie, nie mogę! Czekaj, cofam je! Ale ja, nie mogę dawaj, skoczyć do twojego. Wracaj, wracaj, bierz te swojego. Ale ty już od razu chciałeś zahachmęcić, tak? I zabrać. Niechcący misklik. Tak, tak, misklik. Dobra, byku, dawaj tutaj na kość słoniową, kupimy diamenty, zrobimy sobie troszeczkę lepsze już itemki. Co ty na to? Dobra, spoko loko. Jak spoko loko, no to na nieźle. Robimy tak. 15 diamentów, stary, to mi się wydaje, że wystarczy. Wystarczy na troszeczkę, żeby tutaj powojować. Zaczynam od miecza. Masz diamentowy? Nie, nie, miecza nie chcę diamentowego. Okej, okay, a co chcesz, spodnie? Nie, chcę siekierę diamentową. A, no dziwna prośba, rzuciłem, co? Rzuciłem, rzuciłem. Tak naprawdę hełm jeden i hełm drugi dla mnie będzie. Na razie mamy na tyle tylko. Tak. Mamy po bardzo. Hełmie i po diamentowym mieczu, no i klasa. I odłożę sobie teraz to. To i węgla wezmę trochę i drewno. Dobra, to co? Let's go! Dobra, możemy lecieć. Ja tu ziemi tylko jeszcze dozbieram. Cyk, 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 cyk. Kolejna wyspa od lewej strony. Let's go! Co my tutaj mamy? Tą minęliśmy. Tą obok Baba Jagi czy tam na lodowej? Obok Baba Jagi. Ej, masz mapę? Nie, znikła mi. Mi też znikła mapa. Co się dzieje, że map... O, jest! A, bo jak lecisz na smoku, to znika. Jesteśmy, byku, na kolejnej wyspie. Nie wiem, co to jest za wyspa. Jest jakaś chatka. Idę do niej, do środka, zobaczę, co się dzieje. Miecz już mam w gotowości. To jest chata jakiegoś druida. O, jest! Stary, tu są ule pszczół, ale kozacko. O, tutaj można kupić diamentowy miecz za emeralda. Nie wytrzymam! Nie wytrzymam. Dobra, i strzały, 16 za emeralda. Dobra, i łuk można kupić. Czyli wiemy, jakbyśmy chcieli się zbroić na smoka, to wiemy, gdzie mamy przyjść. Kumasz. Ej, tygrys! Torbiel śmierdzący. Tygrys! Ej, ale nie bij go, nie bij go, nie bij go! Ugryz Demu mnie. Mięsko, kocha mnie. Ugryz mnie. Jak cię ugryz, Demu mięso, kocha ugryz mnie. Ugryz mnie! Dobra, to go trzeba zabić, a ja mu mięso dałem. On cię dobra. Ściemnia tylko. Wyspa ale tygrysia, widzowie. Stary, czemu tej skrzyki nie otworzyłeś? Nie widziałem. Torbiel ze świecącym atramentem. A, to tak, to widziałem. To stary, Jezu, że ty nie bierzesz takich itemów. Ja wezmę zaraz. Ale na razie to stary, jeszcze eksploruję sobie tą wyspę. Sprawdźmy sobie, co tutaj jeszcze jest ciekawego. Czy ja wziąłem kilof? Zostawiłem kilof na chacie, ale jestem kasztanem. Boże, tu są ule. Ule. Powiem ci szczerze, Szaku, że ta wyspa jest taka se, nie? Taka sobie, no. Znajdźmy te emeraldy, bo na każdej wyspie muszą być emeraldy. Ja ją wokoło obchodzę całą. Ja sprawdzam górę. Mam tutaj taką fajną skałę, gdzie prawdopodobnie może być coś. Op. Jest skrzynia jakaś? Halo? No. Są skrzyneczki? Ło! Ale tu jest przepaść! Tu można się zabić łatwo. Właśnie widzę, że nic nie ma. O co chodzi? Halo? Lecimy. Wyżej w takim razie. Mi się wydaje, że na samym szczycie będzie jakaś skrzynia. No nie wiem, ja nic nie widzę póki co. Jest cieniutko, cienko. Cieniusieńko strasznie. Moi kochani, tym oto pięknym widokiem wraz z moim smokiem Julkiem żegnamy się z wami i widzimy się w kolejnym odcinku. 5000 łapek i lecimy kolejnym z odcinkiem z Skyblocka. Na dzisiaj to było tyle. Trzymajcie się. Cześć, Szaku. Hej!